Start! Start! Dopisała pogoda i uczestnicy. To był kolejny udany crossbike w Dzięgielowie. Jest to kolejna edycja wyścigów na Warorowach Górskich, gdzie chęć sympatycy tego sportu przyjeżdżają do nas z różnych rejonów Śląska i nawet z Małopolski. W zawodach głównych wzięło udział ponad 80 uczestników, a w zawodach dziecięcych 70. Organizatorzy wyznaczyli 4 trasy, w tym jedną dla dzieci. Trasa dla tych, którzy jadą na dystansie 11 km, 22 lub 33, bo trasa jest podzielona na 3 kategorie. No dzisiaj wygląda dość błotniście. Kolarze, że tak powiem, wyglądają już po pierwszej rundzie bardzo ciekawie, spa błotne zaliczone. No my już to też widzieliśmy na trasie, ale to nie jest łatwa trasa. Nie, to, że tak powiem, te trasy wbrew pozorom nie należą do łatwych. O tym przekonują się nawet zawodowcy, bo w poprzednich edycjach mieliśmy tu zawodników z czołówki polskich wyścigów rowerowych. Każda kategoria ma swój limit czasowy. Czekamy, aż wszyscy zawodnicy przyjadą, czy limit czasowy się zamknie i po skończeniu tego limitu czasowego wręczamy nagrody najlepszym uczestnikom. Zawodnikom kibicowały całe rodziny. Na starcie nie zabrakło również wójt gminy Goleszów Sylwii Cieślar. Ja się bardzo cieszę, że jakby są chętni. Przyjeżdżają tutaj ludzie nawet ze Śląska, biorą udział w tym wydarzeniu i mam nadzieję, że będziemy to w dalszym ciągu kontynuować i w dalszym ciągu będzie jeszcze wiele, wiele osób chętnych do udziału w tym sportowym przedsięwzięciu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.